Chłopiec od samego początku był chorowity, słabego zdrowia. Nie domagał, gdy miał 4 lata. Stan jego choroby był na tyle poważny, że lekarze już w zasadzie odmówili jakiejkolwiek pomocy, byli przekonani, że śmierć jest nieuchronna. W pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że przykładano mu ówczesnym zwyczajem zwierciadło do ust i nie pojawiały się na tym lustrze jakiekolwiek ślady pary wodnej skroplonego oddechu, a to był taki już ostateczny znak sprawdzenia, czy ktoś umarł, czy nie umarł. Matka była zrozpaczona, ojciec gdzieś tam udał się na groblę, która była między dwoma stawami i tam spędzał czas do samego rana, natomiast matka z wełzach i rozpaczy udała się do drugiego pomieszczenia. I łkając, błagała o łaskę Matkę Bożą Bolesną z klasztoru Ojców Filipinów na Świętej Górze. To był obraz Matki, cudowny obraz Matki Bożej Świętogórskiej, a z boku była taka figura, pieta przejmująco wykonana Matka Boża, która trzyma na kolanach swojego zmarłego syna. No i mama błagała o to, aby Matka Przenajświętsza uczyniła jej tę łaskę, żeby uratowała jej syna. Syn już w zasadzie był martwy, tak jak mówiłem, nawet nie dało się stwierdzić, czy już oddycha. I w pewnym momencie miała taką wizję, poprzez zauzawione, zapłakane oczy, wydało jej się, że widzi, Matkę Bożą w takiej właśnie postawie, jak jest na figurze świętogórskiej, z tym, że na kolanach trzymała małe dziecko. I mama umierającego chłopca miała wrażenie, że w pewnym momencie matka przenajświętsza oddaje jej to dziecko i znika. Pełna nadziei zapłakana, zrozpaczona, Wbiega do pokoiku i widzi chłopca żywego, wręcz bawiącego się, w bardzo dobrym zdrowiu. Nie tylko żywego, ale takiego, jakby w zasadzie lekko zachorował albo wcale nie zachorował. Także dwutrzydniowe leżenie w łóżku ku poprawie zdrowia sprawiło, że chłopiec. Natychmiast powrócił do swoich zajęć, nauki, obowiązków. Można by powiedzieć, że to jest wręcz wierne powtórzenie tego, co się przytrafiło Adamowi Mickiewiczowi w Nowogródku, gdy, będąc małym dzieckiem, wypadł przez okno z wysokiego parteru i bez życia został przez zrozpaczoną mamę zaniesiony przed obraz. Matki Bożej Nowogródskiej, co później opisuje w Panu Tadeuszu, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powie powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu. Dziś o milczącym rycerzu, Edmundzie. Bojanowskim. Edmund Stanisław Wojciech Bojanowski najczęściej znany jest z tego, że zainicjował, stworzył zgromadzenie służebniczek Boga, Rodzicy, Dziewicy, Niepokalannie poczętej. To stowarzyszenie później pod wpływem działalności Zaborców, no i też szczególnie pod wpływem Kultur Kampfu, ono po zostało podzielone na, można powiedzieć, cztery gałęzie, z tym, że trzeba pamiętać, że to nie było jakieś wewnętrzne rozdarcie, tylko to było spowodowane czysto politycznymi wpływami związanymi z tymi, że poszczególni zaborcy nie zgadzali się na to, aby w ich obszarze. Pod ich rządami istniało stowarzyszenie, które miało swoją władzę zwierzchną w innym zaborze, czyli w innym wówczas kraju. Dlatego z przyczyn, tak jak mówię, nacisku władz politycznych, bezwzględnej polityki, czy to józefińskiej, czy później kultur kampfu, doszło do takiego podziału, że w poszczególnych zaborach istniały cztery różne stowarzyszenia. Z tego jest znane. Ci, co bardziej może siedzą w temacie, wiedzą, że Edmund Bojanowski stał się też inspiratorem dwóch zgromadzeń, które powstały w oparciu o regułę zgromadzenia służebniczek, boga rodzice dziewicy niepokalanie poczętej, które powstały w Anglii i później jeszcze ewoluowały i i powstały w Kanadzie. Także można powiedzieć, że jest teoretycznie założycielem czterech różnych zgromadzeń plus dwóch, których był inspiratorem. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że to nie było zgodne z jego założeniami i teraz te cztery stowarzyszenia, które de facto tworzą jedną federację, to są stowarzyszenia które gromadzą razem łącznie najliczniejszą ilość osób w Polsce. Żadne zgromadzenie nie ma tylu sióstr, co właśnie siostry, służebniczki, Boga, Generalnie Edmund poza tym nie jest znany, a chciałbym opowiedzieć właśnie o tym aspekcie, który wydaje mi się niezwykle fascynujący. Ja go nazywam milczącym rycerzem, bo wprawdzie był słabego zdrowia, natomiast y, potrafił pokazać taki hard ducha, taką gorliwość, taki zapał, że y, rzeczywiście, drodzy państwo, czapki z głów. Posłuchajcie. Urodził się 14 listopada 1814 roku, czyli to są mniej więcej czasy początków. Y, romantyzmu w Polsce, ballady i romanse Adama Mickiewicza, to są właśnie zbliżone czasowo lata. Urodził się w Grabonogu, to jest taka wioska wielkopolska koło Gostynia, 3 km mniej więcej i znajdowała się wówczas w Zaborze Pruskim. Ojciec Walenty Bojanowski herbu Junosza, generalnie niewiele o nim wiemy. Wiemy tyle, Ile zapisał w swoich notatkach Edmund. A Edmund, który matkę bardzo kochał i dużo o niej pisał, na temat ojca, na co zwracają uwagę biografowie, zawarł tylko jeden zapis w swoim dzienniku, mianowicie napisał, że dał na się w intencji mamy i taty. Kim była mama? Ho. Mama to Teresa z Umińskich. Primowoto Wilkońska, bo ona była wdową. Która bardzo wcześnie owdowiała, jej mąż bardzo szybko po ślubie zmarł. Była starsza od swojego drugiego męża, męża Walentego Bojanowskiego. Jej bratem był, drodzy Państwo, Jan Nepomucen Umiński. Kto to był. Co to był za wujek Edmunda? No to był znany generał. W wieku 16 lat uciekł z domu, żeby wziąć udział w powstaniu kościuszkowskim. Później kilka lat później witał wkraczające do Polski oddziały Dąbrowskiego, tego właśnie z hymnu polskiego marsz marsz Dąbrowski. Jako żołnierz napoleoński dowódca był jedynym polskim dowódcą, który Razem z Napoleonem na czele oddziałów polskich i sprzymierzonych wkroczył do Moskwy, za co później, po upadku Napoleona, został umieszczony w twierdzy, w więzieniu, z którego uciekł, po to, by wziąć udział w powstaniu listopadowym. Generalnie jest tak, że w tym powstaniu brał też udział Ojciec Edmunda i jego przyrodni brat Teofil. Sam Edmund, który miał wówczas 16 lat, być może jakoś tam wspierał tych powstańców, ale ze względu na zły stan zdrowia, nie chcąc być obciążeniem dla żołnierzy, po prostu nie był w stanie wziąć udziału w walkach. Więc tak, wujek, brat yy, mamy. No, postać niezwykła i intrygująca. Jego przyrodni brat, z tego co widzimy w jego notatkach zapisywanych każdego dnia, był mu bliski. Oni obaj brali udział w takim, można powiedzieć, życiu rodzinnym. Mieszkali razem, właśnie w Grabonogu. Rodzice Edmunda jego przyrodni brat, ale w przyszłości miał się okazać też bardzo ważną postacią w życiu samego Edmunda. Jeżeli chodzi o to dzieciństwo w Grabonogu, no to on tam mieszkał do 12 roku życia i później rodzice przenieśli się do innej miejscowości. Jak mówiłem, Edmund był w wieku 12 lat i tam Edmund pobierał nauki u zaprzyjaźnionego księdza. Ponieważ po przeniesieniu do Płaczkowa, właśnie do tej nowej miejscowości w 1826 roku, Edmund nadal nie domagał na zdrowiu, był uczony indywidualnie. Nie ze względu na jakieś tutaj ambicje rodziców, tylko po prostu była to konieczność związana z tym, że no, jakiekolwiek próby chodzenia do szkoły czy zamieszkania w jakimś internacie nie wchodziły w ogóle w grę. Okazało się, że ma bardzo duże zdolności literackie. Zafascynowany był naukami humanistycznymi, książkami patriotycznymi, dużo czytał. Zwłaszcza literatury romantycznej, no i generalnie widział taki kierunek w swoim życiu, że jako naukowiec, jako osoba, która zdobędzie wykształcenie, będzie pisał książki, które będą głosiły chwałę Polski i jej bohaterów, czyli biografie historyczne, jakieś dzieła poetyckie, literackie, no i religijne, bo Edmund był bardzo religijny. Pełen takiej patriotycznej miłości do ojczyzny, tak jak jego rodzica. I wtedy właśnie już kształtowała się w nim decyzja o oddaniu całego siebie ojczyźnie i Kościołowi. To były czasy, kiedy rząd pruski walczył z polskością, propagował kolonizację, likwidował klasztory, ale prawdziwe szaleństwo zaczęło się. Tak naprawdę po śmierci Edmunda, kiedy Bismarck zainicjował kulturkampf, i, i to już rzeczywiście była brutalna walka z katolickim zabobonem, jak twierdzono w, w protestanckich prusach, i związanym z tym katolickim zabobonem, takim nurtem patriotycznym, związanym z polskością. W 1832 roku. Czyli mając 18 lat, Edmund decyduje się na to, żeby podjąć naukę na Uniwersytecie Wrocławskim. Tak naprawdę to jeszcze nie był nawet uniwersytet, ale była to taka uczelnia, z której korzystało wielu uczniów, zwłaszcza Polaków, ponieważ nauka za granicą była bardzo utrudniana przez rząd pruski. Okazało się, że został zapisany jako wolny słuchacz. Na zajęcia, ale musiał jeszcze nadrobić maturę. Mieszkał w tym czasie we Wrocławiu z mamą i być może też przez jakiś czas z tatą. Jako wolny słuchacz yy, chodził na zajęcia z literatury, z filozofii, z języków słowiańskich, yy, z fizyki. Podejmował liczne próby literackie. Bardzo zaangażował się w polskie środowisko. We Wrocławiu, któremu zresztą trzeba uczciwie przyznać to uniwersyteckie środowisko wrocławskie niemieckie, że tak powiem, było bardzo życzliwe. Wiele postaci takich z pochodzenia niemieckiego było bardzo serdecznie otwartych na, na samych Polaków. Zwłaszcza to miało miejsce jeszcze później, po powstaniu listopadowym. Wtedy właśnie bardzo szybko, bo dwa lata później zmarła mu mama, a ojciec po dwóch kolejnych latach. No i okazało się, że, że tak naprawdę to został Edmund z Teofilem. Po trwających trochę czasu, tam różnego rodzaju prawnych yy, zajęciach. Udało się tak sprawy majątkowe uporządkować, że Edmund cały majątek powierzył Teofilowi, a sam miał żyć z jakichś tam procentów, które będzie od brata otrzymywał z, z dochodów, które, które majątek będzie przynosił. Sam później zdecydował, że przeniesie się do Berlina. Tam już uniwersytet był rzeczywiście. Renomowany i taki ceniony. Zresztą stał się później wzorcem dla wielu uniwersytetów w, w świecie. I tam studiował psychologię, estetykę, metafizykę, historię sztuki, logikę, muzykę. No, przedziwne rzeczy. Robił to z wielką pasją i tak jak mówiłem, i za chwilę to rozwiniemy, zajmował się też pracą literacką. Ale. Okazało się, że gwałtowny atak gruźlicy, omal nie pozbawił go życia. On się odnowił być może z takim dosyć wyczerpującym życiem, które prowadził, zdobywając wykształcenie. Załamał się zupełnie jego plan życiowy. Wszystko wskazywało na to, że niewiele brakowało, aby umarł, więc wyjechał na kurację. Która jako tako przywróciła go do zdrowia, ale wtedy właśnie okazało się, że no jedyną możliwością, jaką ma przed sobą, to jest powrót do grabonoga. No i co miał robić człowiek, który zdobywał wykształcenie, chciał być naukowcem, służyć Polsce. I nagle się okazało, że nie może tego zrealizować, przede wszystkim dlatego, że będzie mu brakowało podstawowego wykształcenia i ukończenia uczelni. No więc postanowił wrócić do Grabonoga w 1939 roku, i wtedy właśnie objawiła mu się perspektywa jakiejkolwiek Wówczas możliwej działalności. Jeszcze w czasie studiów Edmund okazał się wielkim poliglotą i osobą, która miała duże zdolności literackie. Między innymi przełożył na język polski pieśni serbskie, które wtedy były takie bardzo popularne w tym rozwijającym się apogeum romantyzmu. Opracował je, dodał wstęp, wydał. Tłumaczył też e, utwory Petrarki, tłumaczył e, ballady e, irlandzkie, e, pisał wiersze. Jako pierwszy w ogóle w Polsce przetłumaczył e, taki dramat Byrona jak Manfred. Bardzo zresztą ciekawy e, utwór literacki. On jako pierwszy tego dokonał w literaturze polskiej. Zresztą zebrał dosyć dobre recenzje. Pisał artykuły na temat historii, zabytków, zwłaszcza Wielkopolski, na temat historii polskości, tłumaczył fragmenty Getego, Szekspira. Także można powiedzieć, że otwierała się przed nim kariera literacka, tym bardziej, że utrzymywał kontakty i wtedy, i później w Grabonogu z, no można powiedzieć, Czołowymi postaciami literatury romantycznej związanymi z wielką emigracją. Ale o tym za chwilę jeszcze. W gostynie istniało coś takiego jak kasyno gostyńskie. To była grupa, można powiedzieć, osób, takich y, związanych ze szlachtą, związanych z dworkami, y, związanych y, no, z pewnym środowiskiem intelektualnym, która pod pretekstem stworzenia takiego miejsca, gdzie był klub dyskusyjny, rozmowy, gry w, w szachy, warcaby, y, y, polemiki jakieś literackie, pod pretekstem tego zainicjowano y, Grupę, która zajmowała się pracą organiczną dla ludu. Ona miała tam swoje różne działy. Edmund Bojanowski zaangażował się w taki, można powiedzieć, dział związany z literaturą. I zadaniem w ramach tej kryptopatriotycznej działalności było popularyzowanie edukacji, historii, wychowania religijnego. I kontynuowanie pracy organicznej dla ludu. My często mamy takie wyobrażenie, że romantyzm ten waleczny z bronią w ręku ma jakby wyższą rangę niż, niż ta praca organiczna, której przedstawicielem był choćby Cieszkowski. I często mamy takie wyobrażenie, że, że to jest jakby takie drugorzędne, że to jest takie coś, co jest pewną formą kapitulacji. Nic bardziej błędnego. To, co ci ludzie potrafili robić, to było niesamowite. Mianowicie szerzyli oświatę, czytelnictwo. Założyli, tutaj Bojanowski w tym celował, cały szereg czytelni dla ludu, bo chodziło o to, że szkół ludowych albo nie było, Albo jak były, to później i tak chłopcy czy dziewczęta, którzy nauczyli się czytać, nie mieli dostępu do literatury, w związku z tym pojawił się wtórny analfabetyzm. Okazało się, że gdy zainicjowano stworzenie bibliotek takich wiejskich przy szkołach czy przy parafiach, no, wywołało to ogromną reakcję zwrotną. To było tak, że ludzie tłumnie ze wsi przychodzili pożyczać książki. Zwłaszcza, że te książki były odpowiednio też dostosowane do, do mieszkańców wsi i dla nich ważne. Nie była to jakaś może bardzo ambitna literatura czy dzieła z pogranicza filozofii, ale to było czytelnictwo, które w późniejszych czasach możemy kojarzyć chociażby z rodziną Ulmów. To właśnie było coś takiego. Patriotyczna praca u podstaw. Zainteresowanie było tak ogromne, że bardzo szybko pojawiły się dziesiątki takich czytelni. Do Bojanowskiego pisali różnego rodzaju proboszczowie, nauczyciele z prośbą o stworzenie u nich takich bibliotek. Które się, jak mówiłem, cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie ze wsi, zwłaszcza gdy mieli może trochę mniej pracy, to się wręcz kolejkami ustawiali, żeby pożyczyć kolejne książki. Więc to jest jedno: oświata, czytelnictwo. Ale okazało się, że mało jest dobrych książek dla polskiego ludu, a Bojanowski właśnie był tym, który bardzo szanował prosty lud wiejski i widział w nim źródło bardzo takiego, można powiedzieć, szlachetnego, moralnego, duchowego rysu polskiego narodu. I on chciał to w sposób szczególny zainicjować, żeby uświadamiać chłopom na wsi ich polskość, co wcale nie było takie oczywiste w czasach, kiedy często mówiono, że my tutejszy chłopi. Zresztą pamiętamy historię Legionów Kieleckiem, kiedy, kiedy żołnierze Piłsudskiego chodzili od wsi do wsi, ludzie zamykali im drzwi przed nosem, a to było prawie 100 lat później. Więc była taka sytuacja, te czytelnie okazywały się bardzo, jak mówię, przydatne, ale chodziło o to, żeby wydawać Dobre książki dla ludu, patriotyczne, takie można powiedzieć, związane z życiem na wsi, ale też związane z życiem religijnym. Więc od razu się pojawiła inicjatywa napisania jakichś takich dzieł, ewentualnie z tych, co były już wydane, ponowne wydanie. Tych lepszych, bo większość takich książek, można powiedzieć, dla wsi, to były dosyć takie podrzędne tłumaczenia książek niemieckich. Więc mamy tutaj bardzo mocną inicjatywę skierowaną w stronę wydawania książek, pisania ich i umieszczania w bibliotekach. Żeby jeszcze bardziej wspierać ludność, Bojanowski wpadł na pomysł obiegowych czytelni, bo średnio po roku dwóch no to w każdej wsi czytelnicy znali już wszystkie książki na pamięć, no to też były sprawy drogie. Wszystko to się działo w ramach działalności charytatywnej. Ale to by nie było wszystko, bo Bojanowski to nie był człowiek bierny, on był taki Introwertyczny, yy, milczący, ale wszyscy wspominają go jako osobę bardzo serdeczną, bardzo inteligentną, bardzo zdolną, bardzo taką życzliwą. I ta życzliwość nie polegała tylko na tym, że on inicjował jakieś działania. No, on w tych działaniach brał osobiście udział. W związku z tym yy, postanowił wydawać na przykład czasopismo yy, czy czasopisma dla wsi. Które byłyby regularnie wydawane i udostępniane, no a na to wszystko trzeba było mieć pieniądze. Więc można powiedzieć, że tutaj jego taka ogromna gorliwość, i duchowa, i taka pełna jego silnej woli, pociągała za sobą to, że, że on rzeczywiście całym sobą, nie musząc się wprawdzie troszczyć o swoje życie doczesne, aczkolwiek pamiętajmy, że to też on w ramach procentów nie, do, nie dostawał jakichś tam wielkich pieniędzy, po prostu nie musiał się martwić o ubranie i jedzenie i czasami, prawda, miał na jałmużnę. Ale od rana do wieczora był zaangażowany, zwłaszcza jak z innych zaborów zaczęły przychodzić listy z prośbą o pomoc czy o wskazówki, jak zakładać. Różnego rodzaju czytelnie, również w zaborach austriackim czy rosyjskim. Bardzo często przez Europę przewalały się wówczas różnego rodzaju epidemie, cholery, tyfusu. No to były epidemie, które pociągały za sobą setki tysięcy ofiar, zwłaszcza wśród ludzi ze wsi. Z racji tego, że no, żyli w bardzo takich ubogich warunkach materialnych, niedożywieni, z brakiem dostępu do, do pomocy medycznej, w związku z tym okazało się, że jest bardzo dużo sierot. I wtedy tutaj bardzo mocno wspierał ich właśnie Cieszkowski, ten filozof. Mianowicie pojawiła się idea stworzenia Ochronki miejskiej w gostyniu. No i tam, gdzie, gdzie był ten y, instytut, y, a w zasadzie nie instytut, tylko klub gostyński. Więc pojawiła się taka idea, żeby opiekować się sierotami chorymi, y, tworząc takie Ochronki, dzisiaj byśmy powiedzieli, żłobki, przedszkola, sierocińce, które oprócz opieki, oprócz wyżywienia, oprócz wsparcia medycznego dawałyby jakoś taką opiekę elementarną nad stanem moralnym dzieci, bo to były czasy, kiedy rodzice, czy to na wsi, czy pracując naprawdę wyczerpująco w miastach często nie mieli możliwości opiekowania się swoimi dziećmi te dzieci zostawały czasami w domach niedożywione pozbawione opieki no i chodziło o to żeby zadbać o ich stan moralny z tym się wiązały oczywiście ubrania przybory szkolne utrzymanie tych dzieci no ale na to wszystko trzeba było mieć pieniądze Edmund, który pochodził z rodziny no, szlacheckiej, był tym, który chodził, prosił, był takim jałmużnikiem, takim, można powiedzieć, szlachetnym żebrakiem. Może nie w takim wymiarze jak brat Albert, ale, ale to było dokładnie coś takiego. Miał dzieci, miał dzieci i tych dzieci było naprawdę dużo. I serce się krajało, gdy się okazywało, że nie można przyjąć jakiegoś maluszka, który jest sierotą, na przykład, bo nie, nie byłoby wystarczającej ilości jedzenia dla niego. A Bojanowski mówił wyraźnie, że jeżeli z żalem słuchamy pisklęcia, które wypadło z gniazda, to jak serce może się nie kroić, gdy widzimy malutką, biedną sierotę? Okazało się, że. Ta aktywność, y, związana z działalnością też patriotyczną, mówię o tej czytelniczej i nie tylko, doprowadziła do tego, że władze pruskie w 1946 roku rozwiązały kasyno gosteńskie. Po prostu, y, nie certoląc się, w bardzo brutalny sposób uznali, że to jest działalność wywrotowa, i kasyno y, zostało rozwiązane. W związku z tym, Stworzono coś takiego jak Towarzystwo Pomocy Naukowej. Chodziło o wspieranie młodzieży w zdobyciu wykształcenia, właśnie, zwłaszcza tych, którzy byli zdolni, a pochodzili z rodzin y, tak biednych, że nie było szans na ich wykształcenie. I znów chodziło o to, żeby zorganizować stypendia, konwikty, utrzymanie, po to, żeby, żeby dać tym osobom y, możliwy start. I rzeczywiście Edmund Bojanowski, jakby na to nie patrzeć, całym sobą zaangażował się w każdą z tych inicjatyw, ale nie robił tego po łebkach bo jak się za coś zabierał, to rzeczywiście robił to na całego. No, okazało się, że powiośnie Ludów, która. Również w Małopolsce objawiła się no, walkami z zaborcami. Między innymi brat Edmunda Teofil brał udział w tych różnego rodzaju potyczkach. Generalnie zaborcy zmietli tych wszystkich, którzy próbowali stawać z bronią w ręku w obronie polskości. Wolności, no ale nie poddali się. Znów się nie poddali. Nie, nie było żadnych perspektyw na to, że po raz kolejny po tych powstaniach czy po tej wiośnie ludów będą szanse na jakiś konflikt zbrojny, który umożliwi Polakom wyrwanie się na wolność. Ale Polacy stworzyli wtedy i bardzo zaangażował się w to też Edmund Bojanowski, Ligę Polską. Postanowili w sposób legalny, zgodny z prawem, działać na rzecz obrony praw narodu polskiego. Nie tylko poprzez szerzenie oświaty narodowej wśród ludu, głównie pod hasłami religijnymi, ale przede wszystkim w sposób zgodny z prawem, próbując oddziaływać na sfery rządowe. I co ważne, ta Liga Polska ona działała bardzo skutecznie i bardzo mocno ponad podziałami politycznymi. Zresztą w tych wszystkich inicjatywach bardzo mocno wyróżniała się ta, można powiedzieć, warstwa średnia i wyższa, głęboko zaangażowana w działalność charytatywną. No ale też pamiętajmy o tym, że działalność charytatywna to jest coś takiego jak w przysłowiu, że łaska pańska na wstrym koniu jeździ. To jest tak, że ludzie czasami gorliwie przystępowali do, dzieła, do jakiegoś dzieła, a później po prostu wygasało ich zainteresowanie, znajdowali tysiąc sposobów, by przestać wspierać. A tu chodziło o, można powiedzieć, takie wsparcie, które jest regularne, bo jak się zakłada sierociniec, to Liczy się na to, że dzieci dostaną jeść nie tylko dziś i za tydzień, ale też będzie można je wyżywić za rok czy za dwa lata. No ale ta Liga Polska znów została zlikwidowana przez y, rząd pruski w 1850 roku. I co się dzieje? Edmund postanowił w tym wszystkim zainicjować coś, co doprowadziło do. Konsekwencji, do ogromnej zmiany w przestrzeni publicznej i eklezjalnej, postanowił założyć Instytut Gosteński, w tym budynku, w którym swego czasu znajdował się ten, znajdowało się to kasyno gosteńskie. Mianowicie stworzył tam szpital właśnie podczas epidemii cholery, zwłaszcza tam w latach 1848-49, bo ona była wtedy miażdżąca, po prostu ta epidemia. I tam stworzono taką, można powiedzieć, pomoc medyczną, która gwarantowała opiekę, leki, wsparcie. Edmund Bojanowski był tym, który osobiście się zajmował chorymi, tak jak Inigo Loyola swego czasu. W manresie. To nie było tak, że on tam działał w myśl zasady: chłopaki, zrobimy łódkę, albo weźmy się i zróbcie. Tylko to było tak, że on osobiście karmił chorych, mył, opiekował się nimi. A jeżeli już nie, nie było nadziei na to, żeby chorego jakoś podratować na zdrowiu, no to dbał jeszcze o duszę tych osób. Było tak, że. Proponował opiekę duchową, wspierał, zachęcał do modlitwy, sprowadzał księży. Bóg raczej wiedzieć, ile dusz uratował wtedy, gdy ludzie umierali no, nagminnie, a on był jednym z tych, którzy o takich rzeczach pamiętali. Niemniej widział cały czas pewien obszar, który był zupełnie zaniedbany. Mianowicie, cały czas widział te sieroty, zwłaszcza te pocholeryczne, kiedy rodzice umierali i dziecko zostawało same. On z założenia, już tak jak w tym Instytucie Gostyńskim, zakładał, że tam pomoc, leczenie jest bezpłatne. Przy okazji, była tam kuchnia dla ubogich, która wydawała jedzenie tym, którzy go potrzebowali. I tak samo bezpłatne było wspieranie dzieci w sierocińcach. Był taki obszar, że zwrócił się czasowy, gdy zwrócił się o pomoc do sióstr miłosierdzia, czyli do szarytek, pomógł im w przygotowaniu tego budynku gosnyńskiego, bardzo je wspierał finansowo. Bo to był jeden z warunków tego, że siostry będą miały jakieś źródło utrzymania, by móc zajmować się potrzebującymi, zdobywał tę jałmużnę, sam zajmował się między innymi wychowywaniem sierot, kształceniem dziewcząt, bo na to szaretki zwracały uwagę. Zaczął tworzyć pewne metody wychowawcze i edukacyjne, by przygotowywać je do życia. Ale to wszystko Zresztą później można powiedzieć szaretki uzyskały autonomię i one w tym instytucie działały już w ramach swojego zgromadzenia, ale zależało mu na tym, żeby przygotować sieć takich miejsc, gdzie na wsi dzieci będą miały zapewnioną opiekę w czasie, gdy rodzice będą na roli, czy będą pracowały. Te dzieci miały być, jak mówię, kształtowane moralnie, religijnie, według osobistych tam wskazań Edmunda Bojanowskiego. Miały być zaopiekowane i kształcone, ale tutaj pojawia się, no, można powiedzieć, genialny taki pomysł Bojanowskiego. Mianowicie miały być przygotowywane do dorosłego życia na wsi. Do samodzielnego życia. Więc trzeba było znaleźć dom, miejsce, jakąś ziemię na uprawę roli, żeby można było to schronisko dla dzieci utrzymać, i jednocześnie, żeby na tym polu dzieci nie tyle pracowały, co uczyły się. Genialność polega na tym, że Bojanowski nie miał złudzeń, że te setki sierot, które kształcą się, w tych domach opieki, później, nie wiem, pójdą na studia. On, on miał świadomość, był realistą, że tak naprawdę to trzeba przygotować te dzieci do bycia polskimi, głęboko duchowymi, moralnymi włościanami. Ale też pojawia się kwestia tego, kto miałby się tymi dziećmi zajmować. Więc rzeczywiście było tak, że zwróciła się do niego taka osoba, która bardzo chciała, żeby w jej domu stworzono taką ochronkę dla dzieci. Bojanowski odebrał to jako wskazówkę od Boga i przez całą resztę życia tworzył kolejne takie ochronki wiejskie. Pierwsza to w 1849 roku została stworzona w Podrzeczu. Natomiast, jak mówiłem, Potrzebne były budynki, opieka. Te opiekunki też musiały być wykształcone. Nie chodziło o to, żeby one miały wyższe wykształcenie, tylko chodziło o to, żeby one miały jakieś prawda, wskazówki pedagogiczne, pewne pomysły, z którymi mogłyby wyjść do dzieci. Bojanowski bardzo zaangażował się i to można powiedzieć, była cała reszta jego życia. Opiekował się osobiście. Na przykład w tym podrzeczu to było tak, że on tam codziennie jeździł. On te dzieci też uczył, kształcił, przygotowywał jakieś konspekty dla sióstr. Zapisywał różnego rodzaju legendy, bo trzeba pamiętać, że on bardzo mocno zaangażował się w taką działalność etnograficzną też. Zbierał tę mądrość ludu, złote myśli, przysłowia, sentencje, aforyzmy, baśnie, legendy. To była jego naprawdę ogromna praca. Jak się sięgnie do jego dzienników, wydanych w całości. Ogromne czterotomowe wydanie. No to jest 3200 stron. Jego korespondencja zachowało się około 300 listów. No to jest mniej więcej 1200 stron. Yy. Łącznie tam z, z notatkami to było 2000 stron. Yy. Szkice, notatki, różnego rodzaju. Ineditia no to też 1900 stron. Łącznie jego pisma, które się zachowały, to jest blisko 6,5 tysiąca stron dużego formatu, wcale nie dużym drukiem. To była jego tytaniczna praca. No i tworzył te założenia programowe. Powoli zaczęły się do niego zgłaszać dziewczęta, które miały powołanie do pracy z dziećmi. Jeszcze wtedy nie myślał o zgromadzeniu zakonnym, ale rzeczywiście było tak, że pojawiały się osoby, którym on dawał wskazówki duchowe, w jaki sposób prowadzić te ochronki, w jaki sposób żyć razem. No to było tak, że dwie siostry pracowały na roli na przykład, a jedna w tym czasie zajmowała się dziećmi. Czyli te dwie zapewniały utrzymanie dla trzech i zmieniały się tak codziennie. Jedna z nich pracowała z dziećmi, a dwie zajmowały się normalną, taką fizyczną, ciężką pracą. Dbał o to, żeby te dziewczęta, później siostry, były osobami ze wsi, bo dzięki temu Chodziło mu o to, żeby miały po pierwsze dobry kontakt z dziećmi, rozumiały środowisko, dobry kontakt z rodzinami. No i też rzecz bardzo ważna: ciężko pracując z chłopstwem na roli, one miały naprawdę błogosławiony wpływ na całą tę przestrzeń publiczną w majątkach na wsi, były naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój moralny. Bo zdarzały się sytuacje, to taki przykład Edmund zapisuje: że gdzieś tam w domu jakiś chłop zaczął bardzo plugawie i wulgarnie się wypowiadać, a malutkie dziecko powiedziało, że siostra mówiła, że tak nie wolno gadać i że jeżeli ktoś będzie mówił w taki sposób, to nie będzie na niego spływało błogosławieństwo Boże. Maluszek, który tak tłumaczy swojemu ojcu, który no, pojechał ostro, nie dbając o to, jak wpływa na swoją rodzinę. Z czasem ludzie zaczynali te dziewczęta nazywać siostrami. I coraz bardziej bojanowski miał takie poczucie, że rzeczywiście, to jego ogromne dzieło, bo ono się zaczęło rozrastać. Ludzie zaczynali się zwracać do niego z prośbą o tworzenie ochronek w majątkach, na wsiach. To było tak, że z innych zaborów pisano do niego, że też chcieliby, żeby stworzył coś takiego u nich. Nagle się okazało, że ta inicjatywa prostych dziewcząt ze wsi, ciężko pracujących, zajmujących się nieodpłatnie dziećmi, które wychowywały, ona się zaczęła tak rozrastać, że przekroczyła wszelkie wyobrażenia. Bojanowski od rana do nocy zajmował się prowadzeniem, wspieraniem, utrzymaniem, wizytowaniem tych wszystkich miejsc, placówek. Siostry traktowały go jako ojca duchowego, co było tyle szokujące, że był osobą świecką. To było nie do pomyślenia wtedy, żeby ktoś tworzył zgromadzenie zakonne, to już później, bo on przez lata całe wcale nie, nie miał takiej intencji. Ale widział, że Bóg prowadzi dokładnie w tę stronę. Inna sprawa, że było to drodzy Państwo, jedyne chyba, nic mi nie wiadomo o innych, może gdzieś tam jakieś były, zgromadzenie, które nie wymagało posagu. Bo pamiętajmy, że w tym czasie żeby wstąpić do zgromadzenia, trzeba było też wnieść wkład własny. Były takie parafie, gdzie proboszcz prosił parafian o zrzutkę na posag dla dziewczyny, która na przykład chciała wstąpić do klasztoru. Jeden z nich ironicznie powiedział z ambony, że bardzo prosi o wsparcie finansowe bo dziewczyna taka i taka jest za biedna, żeby złożyć śluby ubóstwa. A to były, przypomnijcie sobie Państwo prawie no, 100 lat później, siostrę Faustynę Kowalską. Ile ona musiała się napracować, żeby ją przyjęli do postulatu w Warszawie. Natomiast tutaj nie było takiego wymogu, bo było wiadomo, że dziewczęta ze wsi. Nie są w stanie, zresztą żyjące bardzo ubogo, jak, jak wszyscy, nie są w stanie przygotować takiego posaku. Ale niesamowite było to, jak głęboki odzew wywoływało to ta jego inicjatywa, te ochronki, właśnie w środowisku dziewcząt, kobiet. I z jakim Niesamowitym wręcz entuzjazmem odnosili się do tego fundatorzy i, i, i inicjatorzy takich, można powiedzieć, miejscowych pomysłów, by stworzyć takie środowisko. Bo Janowski często musiał odmawiać z racji tego, że po prostu nie było odpowiedniej ilości sióstr, więc zaczął myśleć o tym, że trzeba by zacząć tworzyć formacje, nowicjat. Bo chętnych było więcej niż pozwalały na to warunki materialne. Domykając sprawę, wtedy zaczął się kolejny, być może najważniejszy etap w życiu Edmunda Bojanowskiego. Ale, drodzy Państwo, to być może będzie temat na inny program. Bo dzisiaj chciałem przedstawić tego człowieka. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać osobę, która rzeczywiście była milczącym wojownikiem. To, co on robił, to przechodzi ludzkie pojęcie jak bardzo osobiście angażował się w działalność tych ochronek nie tylko w ich tworzeniu i zaopiekowaniu się nimi ale on był tym, który własnym przykładem pomagał, pokazywał, jak realizować ten nowy fenomen w kościele, jakim była działalność Zgromadzenia Służebniczek, Bogarodzicy, dziewicy, niepokalanie poczętej. Gdyby ktoś z Państwa chciał y, głębiej się zapoznać z tematem, y, są różnego rodzaju biografie, natomiast ja bardzo zachęcam do. Takiego wyboru, który się pojawił pod tytułem Dziennik 1853-1871. Ostatnie wydanie to było w 1999 roku. To było wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, wydane przez Paks pod redakcją pani Amelii i Tadeusza Szafrańskich. Natomiast, gdyby ktoś chciał trochę lżejszą literaturę, no to też Pakt wydał w 1999 roku, czyli tuż przed beatyfikacją. Kolejne już trzecie wydanie takiej książki myślę, że jest dostępna. Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, pani Amelii Szafrańskiej. Zachęcam do tych można powiedzieć dwóch takich skromniejszych lektur, które są świetnie napisane. Zarówno ta opowieść taka biograficzna, jak i ten. Wybór z dziennika, nie liczący już ileś tam tysięcy stron, ale stanowiący taki wybór, który jest kwintesencją jego wspomnień zawartych w dzienniku. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Piotr Podlecki.